Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie jest ośrodkiem o zasięgu lokalnym przeznaczonym dla osób z terenu gminy Włoszczowa. Jest formą oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, ale mogą korzystać z postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 1998 roku. Celem działania tej instytucji jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, współpraca z rodziną. Poprzez wielorakie działanie, organizowanie wystaw, otwartych drzwi, wydawanie folderów staramy się dotrzeć i przekonać do naszej działalności jak najwięcej osób kwalifikujących się do takiej formy pomocy. Najpopularniejszą formą terapii są zajęcia plastyczne, które obejmują bardzo szeroki zakres, wszystkie możliwe rodzaje i techniki. Są to prace wykonywane o różnej tematyce, malowane lub rysowane według przygotowanych wzorów. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach terapii wykonują gobeliny, wyklejanki, haft, malarstwo, rysunek, kartki i strojki świąteczne. Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną poprzez zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, posługiwaniem się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Poprzez terapię uczestnicy zapoznają się z podstawami z zakresu plastyki i techniki, a w szczególności rozwijają sprawność motoryczną, pobudzają wyobraźnię, a także kształtują umiejętności współpracy w grupie. Kształtują potrzeby estetyczne, a także dokładność, cierpliwość i wrażliwość. Bądź grupa młodym, rewelą, muzymbą. Nigdzie różnej z tym pomocy ludzie sceny. Jej Bóg złączył i mieniu w serce konkurs narasta. Nie marzenie o ślubie w młodzi. No i to nie są duże prace, więc dawniej, no lata temu, w ciągu 18 lat przychodzenia tu, no to stan mojego zdrowia się zmienił. No i w związku z tym od większych prac dochodzę do innych rozmiarów, mniejszych, takie, które ogarnę, żebym dała radę. To z tego byłam dumna przez od początku, czyli rysunek, rozrysowanie projektu i wykonawstwo, no to już następny etap.
warsztat, jaki mam, jest mocno ograniczone, ale nijak mnie to przed sobą nie usprawiedliwia. Od początku działalności placówki prace wykonywane przez naszych podopiecznych biorą udział w wystawach, akcjach charytatywnych, konkursach organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Już nie moje marzenie. Idzie konkurs, moje urodzenie. Idzie marzenie. Idzie z dansą, mój konkurs narasta. Najpierw namalowałam tutaj to, później górę, później to, ten, tą kanapę, później ten, poduszki, kotka i panią na ostatku. W ramach zajęć sportowych podopieczni wykonują ćwiczenia gimnastyczne na materacach, drabinkach, urządzeniach gimnastycznych, wykonują ćwiczenia rytmiczne przy muzyce z piłką, skakanką, hula hop, grają w tenisa stołowego. Podczas zajęć ruchowych podopieczni biorą udział w przygotowaniach do spartakiady, zawodów sportowych.
Oprócz zajęć prowadzonych na sali gimnastycznej, podopieczni w okresie letnim aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych na placu przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie grają w piłkę nożną, siatkówkę, badminton. Dużą popularnością cieszą się wyjścia podopiecznych na basen. Podopieczni oprócz ćwiczeń ruchowych mogą korzystać również z zabiegów typu masaż leczniczy, relaksacyjny oraz zabiegów fizykalnych typu naświetlanie lampą Solux, Cool Light. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej. W ramach terapii kulinarnej podopieczni uczą się przygotowywania prostych i bardziej skomplikowanych posiłków, robienia zakupów, planowania zakupów i wydatków, nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, poznają zasady zdrowego odżywiania się. Ziemniaczki, sałatka, nie wiem coś do tego jeszcze. I na pewno mielone miecze. Mielone miecze. Aha. Uczą się przygotowywania posiłków na specjalne okazje z udziałem zaproszonych gości. Uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków. Nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, rozwijają umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy. Muzykoterapia obejmuje naukę gry na instrumentach, naukę śpiewu, zagadki muzyczne. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej, jak i indywidualnej. Uczestnicy przygotowani są do występów zbiorowych i indywidualnych, uświetniających uroczystości organizowane przez Środowiskowy Dom, jak również do występów w różnego rodzaju przeglądach czy konkursach dla osób niepełnosprawnych. Wspólnie uczą się piosenek turystycznych i biesiadnych przy akompaniamencie gitary. Zajęcia pomagają odbudować wśród uczestników placówki wiarę we własne siły i indywidualne poczucie wartości. Wspólne śpiewanie jest pomocne w integracji uczestników Środowiskowego Domu. Zajęcia w pracowni komputerowej są urozmaicone i odbywają się przy uwzględnieniu dwóch podstawowych zasad: indywidualnego dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczestników oraz stopniowania trudności. Podopieczni poznają podstawowe zasady obsługi komputera, poznają obsługę programów Word, Excel, rysują ilustracje w programie PowerPoint, doskonałą pisownię, starając się przestrzegać zasad interpunkcji i ortografii. Uczą się obsługi podstawowych urządzeń takich jak drukarka i Xero. W ramach prowadzonych zajęć podopieczni przygotowują kartki walentynkowe, urodzinowe, imieninowe, wyszukują scenariusze do przedstawień teatralnych, oglądają filmy oraz słuchają swojej ulubionej muzyki. Podopieczni mają również możliwość korzystania z internetu w celu poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań. Dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych cieszą się zajęcia grupowe, karaoke oraz gry komputerowe i edukacyjne. Yeah.
Duszka wasza chleba, oprócz płynu z nieba. Osoby przebywające w środowiskowym domu samopomocy we Włoszczowie mogą uczestniczyć w organizowanych przez placówkę imprezach kulturalno-rekreacyjnych, ogniskach, wycieczkach krajoznawczych, przeglądach twórczości środowiskowego domu samopomocy, turnusach rehabilitacyjnych, uroczystościach okolicznościowych takich jak walentynki, andrzejki, mikołajki, na które zapraszani są podopieczni z zaprzyjaźnionych domów środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej lub nasi podopieczni zapraszani są do nich.